Dziś znowu 5 bramek na waszym koncie, znowu dobra dyspozycja Sebastiana Leszczaka, ale chyba mecz zagrany pod sporą waszą kontrolą, bez nerwów, spokojnie wywiezione zwycięstwo z Gdańska. Znaczy wynik może tak mówi, ale tak czy do końca bez nerwów. 1-1 dosyć długo, gdzieś odparliśmy ten mecz i tak trochę się to wszystko otworzyło, tak? Ale do wyniku 1-1, mecz bardzo ciężki. Wiedzieliśmy, że zespół z Gdańska ma drugie połowy trochę słabsze. Chcieliśmy napędzić ten mecz w pierwszej połowie i tak czekać na tą drugą połowę. No i to się sprawdziło, tak? No, strzeliliśmy 5 bramek, forma Sebastiana bardzo dobra, no i oby tak dalej. Na pewno to cieszy. No, was też powinno bardziej to zwycięstwo usadowić w pierwszej szóstce. Różnie graliście w tym sezonie, były wzloty, upadki, ale to chyba teraz już na dobre zagnieździcie się w tej szóstce walczącej o mistrzostwo. No tak, gdzieś te punkty tutaj zdobyte dają nam trochę takiego luzu. Wracamy do własnej hali po 2 miesiącach, także mecz z Gattą u siebie. Także nie wiemy, na co nas stać na własnym obiekcie, tak? Bo gdzieś ostatni mecz chyba u siebie zagraliśmy w grudniu. Czekamy na Gattę. Fajne 3 punkty zdobyte po ciężkim boju, bo wynik 5-1, ale tak do końca, tak jak powiedziałem wcześniej, nie było i fajnie. Gdy oglądaliśmy spotkanie wasze, panie trenerze, to bardzo dużo niecelnych podań rzuciło się w oczy. O ile do pewnego momentu nie raziło to tak bardzo, bo dotrzymywaliście kroku Kliraksowi, ale później już chyba zaważyło w wyniku spotkania. No tak, dzisiaj ta piłka nam przeszkadzała. Niby trenujemy tutaj, nawierzchnia jest nasza, że tak powiem, musimy się do niej przyzwyczaić, ale to nadal te braki takie czysto techniczne, tak, decydują, że właśnie ta piłka nam przeszkadza. Nie możemy sobie dograć piłki z rzutu rożnego czy normalnie z gry. No i to potem waży, że zamiast prowadzić tą grę i trzymać piłkę, grać podaniami, jakby no, klasycznie, tak, piłką operować, no to niestety gonimy za tą piłką i tracimy siły niepotrzebnie. Oczywiście, no, mecz do pewnego momentu równy i wydaje mi się, że mógł się potoczyć w obie strony tak naprawdę w pewnym momencie. Jednak to Klirek strzelił na 2-1 i troszeczkę się otworzyliśmy. Potem ta niefortunna bramka na 3-1, która no, nie może nam się zdarzyć. I tak naprawdę musimy już się otworzyć całkowicie i zaryzykować. No, to ryzyko dzisiaj poniesione niestety nie poniosło rezultatu. No cóż, no, musimy walczyć dalej, bo no, ciężko będzie, jeżeli nie możemy na własnej hali punktów zdobywać. No, mamy ten problem. Oddajemy tu punkty, a gdzie mamy zdobywać na wyjeździe? No, przecież nie pojedziemy na Gattę, nie będziemy faworytem. Więc no, trzeba się odrodzić, mamy tydzień, mamy do soboty czas, żeby potrenować solidnie i cóż, wziąć się w garść tak naprawdę, no, musimy, nie? I nie wiem, może jakieś personalne muszę zmiany poczynić, bo dzisiaj mówię, no szkoda w pewnym momencie, bo chociaż mieliśmy tę sytuację, brakowało zimnej krwi, wychodzimy 3-1 parę razy i nie możemy tego skończyć. Cóż, walczymy dalej. No i chyba jeszcze agresji zabrakło w drugiej połowie, dlatego, bo graliście z nożem na gardę. Te 5 fauli bardzo szybko przez was skolekcjonowane. No tak, no właśnie to po meczu z Pogonią, gdzie popełniliśmy 14 fauli, tu sobie mówimy, że będziemy grali ostrożniej i nie będziemy się na to narażać, że będziemy musieli grać z tymi 5 faulami, a w obu połowach jest to samo, więc dalej nie wyciągamy tych wniosków. Tak naprawdę pojedyncze osoby to są, bo faule z zaprzerwaną linią prawie w polu karnym przeciwnika, nie zatrzymujące kontry, są kompletnie bezmyślne i potem musimy grać z tymi faulami na koncie, a wiadomo, że ciężko jest presować przeciwnika, gdy nie może się pójść na walkę ciało w ciało, czy bark w bark, czy naprawdę zaryzykować czegoś, tak, bo można popełnić faul i przedłużony karny. Dziękuję bardzo, walczcie o tą pierwszą szóstkę. Z nami kapitan. Panie Szymonie, daleko znowu musieliście jechać do swojego rywala, poprzednio 500 km do Białegostoku, teraz nad morze to pewnie ponad 500, ale warto było, wtedy 1 punkt, teraz pewne 3 punkty, no i jest powód do radości. No na pewno. Myślę, że w tej rundzie czeka nas dużo tych wyjazdów, bo jeszcze w Pucharze Polski jedziemy do Lublina, więc trochę tej Polski zwiedzimy przez ten okres krótki. Ale no, no fajnie się wraca, jak się wygrywa z dalekiego wyjazdu. Myślę, że zasłużone zwycięstwo, aczkolwiek tam rywal grał bardzo, bardzo zdeterminowany, ale myślę, że w końcowym tym rozrachunku to my byliśmy tą drużyną lepszą. Cieszę się, że w drużynie mamy takie indywidualności, bo to one przesądziły o wyniku tego meczu. No i cóż więcej powiedzieć, no wygraliśmy, jedziemy dalej, kolejny mecz, kolejne, chcemy zdobywać punkty. Teraz już wszystkie mecze można oglądać w internecie. Pewnie oglądaliście ich spotkanie z Pogonią 04 Szczecin. Tam rzuciły się w oczy
rzuciła się w oczy przeraźliwa ilość fauli, które popełniają gdańszczanie. Na pewno mieliście to wzięte pod uwagę, no i tutaj też musieli grać ostrożnie. Oddali wam pewnie pole, no bo nie grali agresywnie, wykorzystaliście to bezlitośnie w drugiej połowie. Może zaskoczę pana, ale myślę, że myśmy się skupiali bardziej na sobie, niż jak się skupiamy bardziej na rywalu, to nam to mniej wychodzi, więc na tych odprawach przedmeczowych skupialiśmy się na naszym zespole. Wiadomo, jakieś tam detale, które decydują o grze Gdańska, analizowaliśmy, ale tak mówię, my czym więcej mówimy sobie sami, co mamy grać, tym jest lepiej, a analizowanie i potem wyciąganie jakichś wniosków cały czas, to nas prowadzi do tego, że za dużo myślimy na tym boisku i to daje odwrotny rezultat. Z nami Tomasz Poźniak. Panie Tomaszu, pod koniec spotkania dosyć długo graliście, bodajże 6 minut z wycofanym bramkarzem. Pan się zaangażował właśnie w tę rolę, no ale nie, na niewiele się to zdało, nawet nie udało się zdobyć ani jednej bramki przy tej taktyce. Dlaczego? Ciężko powiedzieć, no Klirek dobrze się ustawiał. My generalnie graliśmy niechlujnie strasznie tą przewagę i to chyba jest klucz do tego. Graliśmy niedokładnie podania i dużo było strat. Trenujemy ten wariant i no, wyglądało to lepiej na treningach na pewno niż dzisiaj w meczu. No trzeba ryzykować, no nie ma czego bronić. Przy 3-1 zostało 5 minut do końca bodajże i trzeba było zaryzykować i spróbować wygrać ten mecz nawet. No bo remis też nam nie za dużo daje, chcemy wygrywać mecze u siebie. No nie tylko u siebie, ale też na wyjazdach moglibyście też o coś się postarać. Już macie wolną głowę od Pucharu Polski, no to teraz musicie chyba mocno się sprężyć, żeby uciekać od tej dolnej części tabeli ligowej. No tak, tak. No wiadomo, chcemy wygrywać i u siebie na wyjeździe. Teraz chyba więcej trochę tych meczów u siebie będzie, bo zagraliśmy więcej w poprzedniej rundzie na wyjeździe. No musimy wykorzystywać na to swojego boiska, na wyjazdach też będziemy walczyć. Walczymy z każdym, my nie odpuszczamy żadnego meczu, nawet jak rekord tu przyjedzie, to my nie zamierzamy się położyć. Także będziemy walczyć do końca o punkty. Oglądajcie 5 marca w Sportklubie mecz Rekordu z Toruniem. Będzie wiadomo więcej, jak grać przeciwko nim u siebie, a dziękuję za wywiad. Myślę, że to może być mało, ale pooglądamy. No.